Zaczynamy od rozłożenia na dwa przypadki. Czyli piszemy tak, 2 dodać x minus 1. Zamykamy wartość bezwzględną równa się 4, bo my pozbywamy się tej wartości bezwzględnej z zewnątrz. Lub 2 dodać x minus 1 równa się minus 4. Przenosimy teraz tą dwójkę na prawą stronę i będziemy mieć 4 tutaj minus 2. 4 minus 2 to 2. Teraz tutaj przenosimy tą dwójkę i mamy x minus 1 równa się minus 6. I jeżeli mamy wartość bezwzględną, tak jak mówiłam w lekcjach wprowadzających w kursie, równą liczbie ujemnej, to mamy zbiór pusty, bo wartość bezwzględna nigdy nie będzie równa liczbie ujemnej, tak? Brak rozwiązań wtedy. A teraz mamy x minus 1 równa się 2. I wtedy robimy na dwa przypadki, że x minus 1 równa się 2, piszemy lub, taki znaczek to jest lub, x minus 1 równa się minus 2. Przenosimy tą jedynkę na prawo, czyli mamy x to 3, przenosimy jedynkę na prawo, czyli x to minus 1, bo minus 2 plus 1 to minus 1. I teraz ilość wszystkich rozwiązań równania, czyli mamy 3 razy minus 1, będziemy mieć minus 3, odpowiedź B.